Ośrodek wypoczynkowy ORLIK oferował 124 miejsca w czteroosobowych domkach z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem i tarasem. Na terenie ośrodka znajdowały się plac zabaw, dwa boiska do gry, kort tenisowy, kawiarnia, parking, stołówka i tym podobne. Ośrodek położony jest w odległości około 2 km od dworca PKP. O.W. ORLIK był doskonałym miejscem do indywidualnego i grupowego wypoczynku dorosłych, młodzieży i dzieci. Cena za osobę zaczynała się od 28 zł za dobę. Ośrodek wypoczynkowy ORLIK należał do PKP SA w Katowicach. Miał służyć głównie pracownikom PKP i ich rodzinom. Powierzchnia całkowita 4,8557 hektara. Został wystawiony na sprzedaż za 3 miliony złotych. W grudniu 2015 roku został sprzedany za 1 milion 850 tysięcy złotych, PKP nie podaje komu. Obecnie popada w ruinę. Odwiedziliśmy to miejsce 10 lutego 2016 roku. Obecnie wygląda tak. Kilka ruchu jest. Co? Kilka ruchu u góry. Prosimy. Kilka ruchu jest u góry. Kilka ruchu. Wypierdaj. Teraz będzie ochrona.